Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skowron 5 i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Populous The Beginning. Kontynuujemy naszą rozgrywkę misji 18 i planuję już w tym odcinku to zakończyć, mimo że ja już tu praktycznie nic jeszcze nie atakowałem, no to jak mam to zakończyć? No wymodlę się o Armagedon, rzucę go i po sprawie, nie? Tylko teraz tak, to nie jest pobojowisko, jeżeli się będę o to modlił, to jedyna osoba, której będzie zależało na tym, żeby mi to uniemożliwić, będzie chyba czerwony, tak na dobrą sprawę. Więc zielony i żółty będą dosyć mocni. I są sposoby, żeby ich osłabić. Mianowicie, tutaj mamy wizję na kamienną głowę i możemy się tu wymodlić o wulkan. I w tym miejscu jest właśnie wiocha żółtego, jest też dosyć solidny. No jeżeli się o to wymodlimy i się dostaniemy jakoś na tą górę i rzucimy mniej więcej w tych okolicach ten wulkan, no to po prostu połowa jego populacji zostanie wypalona przez lawę. To samo możemy zrobić zielonemu, tutaj też jest wulkan. No i kurczę, tutaj możemy mu gdzieś ten wulkan rzucić. Jeżeli chodzi o kamienne głowy, to chyba wszystko. Jest tylko tu u żółtego, tu u zielonego i u czerwonego jest tylko Armagedon. Więc jeżeli chodzi o czerwonego, no to on będzie po prostu słaby ze względu na to, że będzie tutaj cały czas wytrasał armię, który będzie chciał mnie powstrzymać. Mam szpiega, ja mam w dupie szpiega. Nie lubię szpiegów. Wojowników więcej bym chciał mieć. Jeżeli planuję rzucić Armagedon, no to wojownicy to będzie coś na pewno dobrego. I tutaj, kurczę, już będzie, dźwięki będzie wszystko, mam nadzieję. Aż się upewnię, kurczę. Bo aż się boję. Dobra, jest dobrze, na szczęście. Fraps nagrywa dźwięki Windowsa. Czyli również gry, więc jest spoko. Jest dobrze. Mhm. Możesz to tutaj... No właśnie. Okej. Dobra. Zaraz ani uśmierć jakiś pójdzie. Nie wiem na kogo, czy go na czerwonego, czy na żółtego bardziej rzucić. Szczerze rzucę go na czerwonego. Widzę, że go tu coś go tu męczyło, jakieś widziałem mieczyki czy coś. Okej, mamy już anioła, rzućmy go i niech się ładuje kolejny, tak na dobrą tak na naprawdę może się ładować kolejny. Tutaj planowałem, żeby to jakoś połączyć, żeby mieć więcej miejsca na budynki, ale nie wiem, czy chcę to robić. Nie mogę to zrobić w sumie, zobaczymy. Zielony nic strasznego nie robi. Armię mamy dosyć solidną. Przydałoby się tylko więcej wojowników, żeby mieć pewność, że wygram Armagedon, bo wojownicy są najmocniejsi, a w Armagedonie kapłani tacy na przykład nie zamierzają tam nikogo przejmować, tylko też się tłuką, a kapłani do walki nie są zbyt dobrzy. Fajnie, że też mi odkrywa teren, zapomniałem o tym. No, szukaj. Dobra, szczerze, spróbuję już teraz, wezmę sobie grupkę ludzi. Tak z 15 zgarnę i tutaj w mieście muszę mieć jakichś zapasowych kapłanów koniecznie. Okej. No i spróbuję się jakoś pozbyć jakichś przeciwności tutaj. A, jeszcze Anioł Śmierci będzie tutaj supportował, generalnie odciągał uwagę w jakimś stopniu. Was jeszcze nie chcę tam podprowadzać. Najpierw się zajmę terenem tutaj. Z nadzieją, że nie spierdolę tutaj czegoś. Bo można tu jak odtąd dotąd tak postawić te... porobić te tereny, że powinno się dać z łatwością te budynki stawiać. Mam taką nadzieję, nie spadnie, tylko szamaneczko, nie spadnie. Tutaj trochę chujowo to wyszło, szczerze. Może stąd bardziej. Okej, to już brzmi lepiej. Brzmi, wygląda, whatever. Oj, chujowo. Dobra. Okej, Anioł Śmierci tam ich torturuje. Coś takiego może... Okej.
Dobra, jest sporo miejsca, mamy sporo drewna. I tutaj generalnie ja już panuję nad tymi terenami. Więc fajnie. Oni już mnie tu nie interesują, takie grupki. Musiałby tutaj ze 30 wziąć, żeby mi zagrozić. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że anioł śmierci nad nimi lata. Okej, właśnie bierze ludzi. To jest z tego się pozbyłem, teraz tutaj. I to by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o jego armię. Tak naprawdę. Tego nie potrzebuję. No, modlić się. Śmiało. No, się. Chwila. Wami. Niekoniecznie. Żółty. Nie, nic groźnego. Dobra. Jeszcze to niech się nie ładuje, bo chcę sobie tutaj rzucić parę tych tornad teraz. Okej. Dobra. Zaraz będę miał ten Armagedon, no i będę go rzucał zaraz tak naprawdę. Szamanka, widzę, że żółty idzie na czerwonego. Więc ja to może wykorzystam. Podskilluję swoją celność w ruchomą szamankę, bo to jest na multiku bardzo ważne. Właśnie mnie Alex ostatnio, kurczę, tak trafił, aż się zdziwiłem. Ja go zapamiętałem raczej jako takiego słabszego troszkę. A tu taki myk. Trafił mnie. Ja tu jakiś ognimysł idzie, ale jest pod ostrzałem, więc nie poradzi sobie z moimi ludźmi. Więcej wojowników. No dobra. Jakieś kolejne oddziały idą, ale z jakiegoś powodu chyba wolą tam iść patrolować, zamiast się ogarnąć. Tak, przerywana. Jak mu zależy. Nie, on już nie ma szans. On tu już nie, nic nie ogarnie. Aha. Zaraz to będę miał, ale on tego jeszcze ma trochę. Dobra. Czy ja już chcę to rzucać już teraz? Dobra. Wywalić ich. Jebać to, idziemy stąd. Zostawiamy ich. Ja mógłbym już teraz rzucić ten Armagedon, żeby walka była godna, chociaż tak w jakimś najmniejszym stopniu. Bo teraz jest szansa, że przegram. Mam 100 ludzi, wrogowie nie wiem ilu mają, mogą tylu mieć też. Coś koło tego. Tutaj jest nierówno, muszę to... Muszę się tym zająć. Więc jeszcze tutaj coś się pobuduje w razie czego. Jeszcze nie będę tego Armagedonu rzucał. Coś takiego. Żeby to się obniżyło i to podwyżyło. Podwyższyło. Powinno być dobrze. Nie jest dobrze. Ciągle nie jest dobrze. Teraz powinno być. Tak, tak. Mhm. Okej, on tutaj ze mną chyba przybiegł? Co? No trudno, trochę mi tu wyciął tego, widzę, ale... Walić to. Tutaj mogę wieżyczkę postawić. Ja chcę mieć przynajmniej jednego człowieka w każdym domku. W każdym domku mają się mnożyć. Wojownicy. Tu jest elegancko, elegancja Francja. Jest dobrze. Tak, żeby jeszcze ten odcinek nie był za krótki, po prostu się rozwinę tak, żeby doszło mniej więcej do 20 minuty i rzucę już ten Armagedon. Śmierci, może jeszcze z jednego naładuję. Zobaczymy.
Na pewno chcę mieć najwięcej wojowników. Mam nadzieję, że oni tutaj nie spieprzą tego terenu, bo zdarza im się tak, takie coś odwali, że jak stawiają właśnie budynki, wyrównują tak te tereny, no to mogą bardziej zniekształcić ten teren niż wyrównać i plan zniknie. I będzie na tyle zniekształcony teren, że nie będzie się dało nie będzie się dało postawić kolejnego. Więc tak to jest. Okej. Co on tu? Czego on tu szuka? Co on tu chce? Dobra. A co mu chodziło tutaj, to ja nie mam pojęcia. Czemu on tak tutaj podchodzi, ten czerwony? Mam wrażenie, jakby on już w ogóle woja nie miał przez to, że on tak takimi ilościami do mnie co chwilę podchodzi. Dobra. To tak. Ludzi. 119 na 132. Spoko, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Tutaj jakąś wieżyczkę mogę w sumie postawić. Czemu nie? A nawet dwie. Nie mogę domków, to będą wieże. Tylko trzeba drewno stąd podprowadzić, żeby nie chcieli oddawać energii dla Songo. O. Mają szans tutaj nic przejąć. Po prostu za dużo osób, za dużo wież. Jest zarąbiście. Tutaj nic nie buduje. No, come on. Mhm. Ładnie z drewnem idą. Elegancko. Nie będą mieli żadnych problemów. No to też, kurczę, zaskakująco dobrze. I to właśnie jest ciekawe. Dwóch wojowników aż napierdzielało mojego śmiałka. Nie, no i jeden śmiałek przytankował dwóch, no i przez to, że byli pod ostrzałem, to po prostu padli. To w zupełności wystarczyło. Okej, a tu jakieś bagna walne, żeby mnie to nie nękało. Czy mógłbym w sumie się ich pozbyć po prostu... Nie! Chodzić tam, żeby mogłem ich przejąć w gruncie rzeczy, ale dobra to. Tutaj czerwony w ogóle swoją obronę cofnął tak aż pod samą swoją wiochę. Bo on tu generalnie tak dominował, ostro tu miał swoją wioskę, tutaj miał jakieś wieże i tu jeszcze miał patrol. Więc generalnie no to ładnie go przepchnąłem. Zresztą nie tylko ja. Tutaj żółty też troszeczkę go atakował. Zielony go też zaatakował przecież. Dobra, anioła mam przecież, mogę go rzucić. To na razie niech się nie ładuje, to niech się doładuje. Tego bym chciał jedną sztukę. Jedną sztukę. Tak. Mhm. Wojo, dobra. Już trzęsienia ziemi nie chcę. Poszedłbym też, że trzęsienie ziemi bym rzucił na kogoś innego, ale no nie chce mi się generalnie podchodzić do tych zielonych, do tego zielonego i żółtego tak za zbytnio. A z drugiej strony ten czerwony padnie niebawem. Oni tutaj aż idą po te drewno. Co ciekawe, jeżeli otrzymają jeden strzał tylko od ogniemyśla, to się automatycznie wracają. To jest ciekawe. Oni prawdopodobnie chcą aż tutaj przejść naokoło, więc nie, no dlatego nie oddają tej swojej energii. Przecież... Ale o co wam chodzi? Macie drewno pod tym. Macie tutaj kurwa drewno, ludzie. Oni mimo wszystko chcą tu iść. Ha, damn it. Dobra. Dobra, kurde. Ja wam dam przejście. Tutaj. Ja wam zrobię przejście. Sami tego chcieliście. Proszę. Zadowoleni, kurde? Trochę tego przypływa już.
I skoro tak to wygląda, że tu jest jeszcze przejście, to ja tutaj jestem zmuszony postawić jeszcze jedną wieżę, żeby normalnie tutaj był kapłan po środku. Już jeden ogniomistrz niech tam leci, drugi i kapłan. Dobra. Ach, tych wojowników mam. Dobra, czy tutaj się łączą te zasięgi? Elegancko się łączy. Tutaj, kurczę, jak coś podpłynie, to elegancko będą w zasięgu przez te dwie wieże. Dobra. Kolejny anioł. No, żółtego może tym razem jakoś puszczę. Ten czerwony to już jest tak w dupie, tak bardzo w dupie. Mam wrażenie, jakby on już w ogóle ludzi nie miał. Spróbuję tutaj coś zdealować. Mimo wszystko. Spróbuję podejść pod to. Okej. Tutaj? Nie wiem, ale rzucę tego anioła. Okej. Anioł go widzi. Anioł ewidentnie go widzi. Szykuje się do... Dobra, mamy go. I tutaj jest już wiocha. Ja stąd chcę przejść jeszcze dotąd. Spróbuję jakieś trzęsienia rzucić. Tak szczerze. Kolejna wieża chyba. Ta. Tornado. Oj, taki chuj. No dobra. Jeżeli wyszło tak, no to... Nie chcę już mi się nic kombinować. Jak mi się odrodzi szamanka, to rzucam Armagedon. No, naprawdę mam tych ludzi dużo. Nie da się ukryć. Tych ogniomistrzów mimo wszystko też chciałbym paru też więcej trochę dorobić, bo no, bo ogniomistrze na Armagedonie też dużo robią. Więc poczekam jeszcze tylko chwilę, żeby się porobili wojska. No i kurczę, Armagedon. No ładnie działają ogniomistrze. No, ładnie go klepią. Coś mi się wydaje, że niedługo go rozwalą. No jakby jeszcze na tym szale bitewnym byli, to ojej. To dopiero byłaby masakra. No. Dobra, jak to wygląda? No, wojownik idzie do tego, co ciekawe. Jak to się stało? Populacja na suszy 10-6. Dobra, myślę, że zapiszę i rzucę już teraz ten Armagedon. Panie i panowie, Armagedon. Z dźwiękiem, mam nadzieję, kurczę. Frap się jeden za zasranie. No proszę. Zielony widzę, że jest dosyć solidny, dosyć ciasno ludzie się układają, żółtego to samo. Czerwony o dziwo też ma nie najmniej tych ludzi, żółty już ma wojowników, ja jeszcze nie, czerwony też wojowników, kapłanów. Zielony też już kapłanów i ogniomistrzów. Zielony najpóźniej z ogniomistrzami wyskoczył, czyli on ma najwięcej woja za wyjątkiem mnie. No my jeszcze się kapłani nawet nie zaczęli. No czyli no, wygląda na to, że ja to jednak wygram. Pewnie już się skończyli pojawiać kapłanów. Patrzcie, widzicie co? 4 kapłanów, czy 5, czy 6 chyba mi się pojawiło. 6 kapłanów mi się pojawiło i no miałem ich na pewno z 15. Do ogniomistrzów też przecież miałem dużo więcej. No tak jak mówiłem, nie pojawiają się wszyscy. Wow, ludzie. Po prostu.
ogniomistrze, jak ich wywalają na boki, to jest dobry fight, to jest godny fight. No, no, no. Patrzcie, kurczę, żółty tutaj tak, no, trzymał się, trzymał. Red czerwony poległ jako pierwszy, żółty jako drugi. I zielony, dobranoc. Okej, okay, sporo ludzi mi zostało, myślałem, że będzie ich mniej. 81! Dobra, jest, kurczę, no, naprawdę sporo manny miał ten żółty. Patrzcie go, co on miał. Wiesz, ile czasu jeszcze tu krzyczało na czerwono, nie? Spokojnie miałbym ten cały deszcz ognia. No w każdym bądź razie, kurczę, to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. No i zapraszam do kolejnych odcinków, w których będzie to misja 19, czyli niespodziewani sojusznicy. Już wkrótce, już za jakieś 3 dni pewnie wstawię kolejny odcineczek. Tak więc kurczę, no kurczę, kurczę, muszę przestać mówić kurczę. Ja byłem Skowron Piąty i kurczę pozdrawiam. Na razie, życzę miłego dnia.